Polacy pracują nad nanosatelitą do badania mikroorganizmów i komórek w kosmosie. Bionanosatelita, który umożliwi badanie m.in. komórek nowotworowych w kosmosie, buduje konsorcjum wrocławskich uczelni, Instytutu Polskiej Akademii Nauk i firmy. Ich technologie w przyszłości będą mogły wykorzystywać inne firmy czy instytucje, chcące prowadzić własne badania na orbicie. Bionanosatelita typu CubeSat, o wymiarach około 10×10×30 cm, będzie wyposażony w miniaturowe laboratorium chipowe, tak zwane LaboChip. Cechy takiego rozwiązania to małe gabaryty i waga, duża odporność mechaniczna oraz możliwość przeprowadzenia automatycznych doświadczeń biomedycznych na pokładzie tak małego statku kosmicznego, jakim jest nanosatelita. Pieniądze na projekt badawczy dotyczący budowy i przeprowadzenia doświadczeń z żywymi próbkami, około 4 miliony złotych, przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Dolnego Śląska. Mikrolaboratoria chipowe, na podstawie wcześniejszych doświadczeń w tej dziedzinie, opracuje Politechnika Wrocławska. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej imienia Ludwika Hirschfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprojektują i przeprowadzą biologiczne i biomedyczne eksperymenty, które będą prowadzone równolegle w warunkach mikrograwitacji i, dla porównania wyników, na Ziemi, poinformował profesor Jan Dziuban z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Nowy satelita, który ma w ramach projektu opracować wrocławska firma SatRevolution, wykorzysta całkowicie polską myśl techniczną. Jak wyjaśniają przedstawiciele SatRevolution w przesłanym komunikacie, badania, które ma prowadzić satelita, pomogą ustalić, jak kontrolować rozwój grzybów glebotwórczych w niskiej grawitacji. Umożliwią też sprawdzenie, jak w takich warunkach zachowują się pobrane od myszy komórki układu odpornościowego, limfocyty T, i jaka jest dynamika wzrostu komórek rakowych poddanych oddziaływaniu leku w warunkach mikrograwitacji. Badania tego typu w przyszłości mogą prowadzić do opracowania nowych terapii onkologicznych, antybiotykoterapii czy leków. Badania pokazały, że reakcje komórek w przestrzeni kosmicznej na podawane substancje mogą być kilkadziesiąt razy silniejsze niż na Ziemi. Zatem lepiej jest wysłać na orbitę zestaw kilku potencjalnych leków, przebadać je w kosmosie na tkance rakowej, aby stwierdzić, który z nich jest najlepszy, uzyskując wyniki w kilka dni. Nawet jeśli to będzie kosztować więcej, to bardziej się opłaca, niż czekanie na długotrwałe wyniki badań, opisuje profesor Dziuban. Jak tłumaczy, wrocławskie konsorcjum nie zamierza poprzestać na przeprowadzeniu własnych eksperymentów, ale chce stworzyć produkt oraz usługę, z których będą mogli korzystać też inni, na przykład firmy farmaceutyczne. Chcemy opracować produkt i technologię, które będzie można na przykład kupić czy wydzierżawić, aby wykorzystując znajdujące się na nanosatelicie laboratoria, przeprowadzić własne badania biologiczne w kosmosie, wyjaśnia. Faza naukowa projektu jest zaplanowana na 18 miesięcy. Po upływie tego czasu satelita znajdzie się w kosmosie.
W kolejnej fazie projektu rozwiązanie zostanie wdrożone. PAP, Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska.